Witam was moi drodzy, witam was pięknie w nowym odcinku Postana 2 z tej strony Witchhaven i zapraszam was na nowe granie. W stylu Witchhaven. Powitanie w stylu Witchhaven. Ja nie żartuję sobie. Tak Witchhaven ogólnie wita swoich widzów. Jeżeli jesteś pierwszy raz na profilu, to już wiesz, jak to wygląda. A jeśli jesteś już któryś raz z serii na tym profilu, no to nie powinieneś się dziwić. Kurde, co mnie tutaj zaatakowało? Cóż takiego mnie zaatakowało? Cóż takiego wam uczyniłem? O cholera, ja tu mam... No nic, mam więcej tych... Niestety nożyczek niż amunicji do pistoletu. Co automatycznie oznacza, że muszę... Okej. Dobrze jest. Cyk. Teraz ten podejdzie. Kotek złapany. Chyba dobrze wyszło, nie? Okej. To mamy to. Mamy trailera. Mamy zwiastun. Tak, jak to się mówi. Okej. Koty pozałatwiane. Nie będę przez nie przeskakiwał, tylko je po prostu zniszczę. Tak, znowu zapisuję. Nie uwierzyłbyś, ale znowu zapisuję. No, powiem wam, że właśnie pograłem sobie wczoraj trochę w Zombie Army Trilogy i też uruchomiłem sobie Dead War'a. I muszę przyznać, że faktycznie no była różnica. Była różnica w grafice między Zombie Army Trilogy a Dead War'em. Dead War jednak wygląda o wiele lepiej. O wiele lepiej. I ta rozdziałka, i tekstury, wszystko to jakoś tak i lepiej jest to zrobione. Uważam, że Dead War jest w sumie chyba najlepszym. Cholerne koty. No. Kurwa. Chodźesz tu kocie jeden ty. Co to za kot? Kocie ty jeden. Dobra, mamy trochę tych nożyczek. A widzicie, więc jednak to był błąd. Jednak to nie było tak, że o, nie miałem mieć broni. Miałem mieć broń. Ale to faktycznie był błąd. My bad. O! Coś buchło. Chyba się będzie trzeba ulotnić z tego szpitala. O, dzięki Bogu. Mam nadzieję, że to już jest wyjście i że już nie będę tu musiał siedzieć. No, dzisiaj sobie zainstalowałem Battlefielda 5, bo nie wiem czy wiecie, ale oglądałem właśnie, wczoraj oglądałem film Ministerstwo Drani, czy coś takiego, Ministry of Ungentlemanly Warfare. Co z tymi kotami? Czemu mnie tak koty atakują cały czas? Kociaki. Dobra, no tu jest jakaś część tego miasta. Tu jest jakaś część tego miasta. Już nie będę
czytał, co tam pisze, bo to nie jest ważne. Ale no. Man, I'm starving. No, to jest takie, to tu pisze Flix, ale jak popatrzycie na to w inny sposób, to zrozumiecie, co tu pisze. Jak połączycie to Liz i, to wtedy będziecie wiedzieli, co tu naprawdę pisze i co autor miał na myśli. No dobra, wyszedłem z tego szpitalika i co z tego? I tu może pójdziemy, coś znajdziemy, może się co... jakieś magazynki. Jakieś magazynki. Czemu nie? Tam pisze. I feel a particular need for some really crappy Chinese takeout. Co tu pisze? Jimbo's Occult Shop. Czyli okultystyczny sklep Jimbo. Cze, dobra. Facet, odsuń się. Nie chcę wam zrobić wszystkim krzywdy. Znaczy chcę, ale nie mam jeszcze broni. Nie mam jeszcze broni. No, Battlefielda 5 sobie dzisiaj pogram też. No wzięło mnie, bo naprawdę świetny film. Zajebisty film i mega, mega, mega fajnie zrobiony. I oczywiście rola, świetna rola Tila Schweigera, który gra tego, jak on się nazywa. Gra Heinricha Lura? Tak, Lur chyba. Heinrich Lur. Świetna rola, naprawdę, niesamowita. Od razu, kurde, flashback Hugo Stiglitza. No ale przyznam, że trochę wszystko mi się na filmie podobało, ale trochę mnie zasmucił fakt, że no wiecie, no już minęło 15 lat, nie? Od bankartów wojny. No i no my nie stajemy się młodsi, tak? Nikt z nas nie młodnieje niestety, a wszyscy się starzejemy. No i niestety po Tilu Schweigerze też już widać wiek, czyli 60 lat. No facet ma już 60 lat, ale muszę przyznać, że no, że znaczy dobrze się trzyma, nie? Tylko, że widać to po prostu i to tak, jak sobie tak przypomnę właśnie ten 2009 rok, jak oglądałem Bankarty Wojny i pamiętam, jak wtedy wyglądał i teraz You know, I'm really amazingly hungry right now. No wiem, że jesteś hungry, czyli musisz iść coś zeżreć, kurwa. No to dobra, no to idziemy coś zeżreć. Tu raczej nic z tego nie kupisz. Bo nie umiesz. Master me commander, sperm, o, nie będę nawet tego czytał, brutal donkey, a ja pierdziele, jakie tytuły, ja takich filmów nie oglądam. Ja nawet nie chcę takich filmów oglądać, no nic, może pójdziemy coś zjeść. Czy ja mam jakieś pieniądze, a nie, mam tutaj jakiś food, ale on, just what your heart needs. Tu mam to, ale czy ja mam jakieś... Nie mam kasy za bardzo. A dziwne to jest, bo wydawało mi się, że zbieram jakąś kasę. Nic, chyba musimy pójść po żarcie. No tutaj tak ten postal dude, jak słuchacie co mówi, to trzeba... Ja pierdykam. O kurde, zombiak. O nie. Świński ryj, porąbany pierdolcu. Tak było w polskiej wersji językowej. O nie. Your beef comes from England. Yeah. Wow.
Mad Cow Tourette Zombies. Mad Cow Tourette Zombies. Take that, Mad Cow Infected Zombie Biatch! Yeah! Eat this, you fuzz accumulating turd ball! Hey, man, it's the heads. You gotta trash the heads. Hey, you're right. It's all about the heads. Nie wiem, kto podkładał głosy do tych, ale po prostu jakaś katastrofa. Jakaś... O kurwa, idzie tu. You know, if you stop touching yourself, clear up. Zombiaczki. You guys are technologists wet dream. No tak, tak jak powiedzieli, musisz im strzelać w głowę. No cóż. Ja mam jeszcze tej amunicji. No jeszcze trochę jest, nie? Jeszcze tu jest strzelba. Nie jest źle. 60 sztuk amunicji, czyli teoretycznie przynajmniej 50 zombiaków powinienem zabić. Przy mojej celności. Co ty robisz, facet? Co ty robisz? Idź stąd. O kurde, popatrzcie, kto tu biega. Mały Gary Coleman. Barry Coleman już nic nie zrobi. O kurde. A tu kto idzie? A tu kto idzie? A to co jest na stole? O, koktajl Molotowa. Przyda się. I strzelba. I amunicja do strzelby. 81 sztuk. Dobrze jest. Kurde, nie wiem co się dzieje w tym mieście, ale... Ale jakaś jest mocna apokalipsa zombie. I to agresywnych, wulgarnych zombie. A wy tak stoicie i nic. A, 19, czyli jest jeszcze jeden zombie potrzebny. Jeszcze jeden cebulak. Zombiaczek, cebulaczek. No nic, czas owego znaleźć. Mam nadzieję, że go znajdziemy. To raczej nie jest zombiak, tak? Ten pan tutaj. A to kto jest? Zombiak? Raczej nie. Chociaż mógłbym go prasnąć pod pretekstem, że jest zombiakiem. Mógłbym mu sprzedać kulkę. Chyba zginął. O kurczę, wojsko przyjechało. No ale to było głupie. Widzieliście to? How'd you like to be the new municipal Mad Cow relocation engineer? Well, relocation. Only careers at the moment. Relokacje. Jesteś inżynierem relokacji zombiaków, wściekłych krów. Now pay close attention, son. We find that the most effective and entertaining way to dispatch a cow is with this here government-approved sledgehammer. Any questions? Okay, go! Any questions? Okay, go. Dobra, dobra. Świetniste rzeczy. Dobra, która to jest korowa do zabicia?
Ale głupie krowy. A ta krowa to też jest? Do zabicia? Też. Pyk. I jest pięknie. Pyk. Bęch. I nie ma króweczki. No, podoba mi się ten film. To... Łożesz, ty kur... Ty kuro. Sakura. Miałeś na imię Sakura? Tak nazwała cię twoja japońska pani? No, bardzo fajne. Szkoda, powiem wam, że w tym roku, że nie wyszła żadna gierka taka, żeby se poszczerać z Niemcami, tak? Here cow. Here cow. Nie wyszła żadna taka gierka, żeby se poszczerać z Niemcami. Przynajmniej ja o niczym nie słyszałem. Chociaż wiem, że ma być jakiś taki shooter. Ze parę miesięcy temu o tym czytałem na... znaczy w PC Gamerze, tylko zapomniałem tytuł i po prostu pluję sobie w brodę za to. Coś to wygląda tak jak retro strzelanki, tak? Takie jak stare strzelanki, coś jak, nie wiem, jakiś Outlaw z Duke Nukem, czy tam Rise of the Triad, nie? Tylko, że właśnie gierka z Niemcami, że się ma strzelać do Niemców, tylko trochę taka mroczna była. O kurwa, ci tutaj będą jeszcze przyjdą do mnie. Bo chcą chronić krówki biedne, tak? Oni są od ochrony krów. Zabiję wam te krowy, wszystkie. Ło! Kurde, nie wiedziałem, że da się drzwi rozwalić. Some good stuff. Drzwi rozwalone i tyle, i po kłopocie. Zabijamy szalone krowy. Wiedziałem, że ona to zrobi. Wiedziałem, że to zrobi. Wiedziałem, że jeszcze to spadnie. O, Holender. No i co? Ty nie byłeś agresywny, ale i tak mi zapłacisz za wszystko. Yeah. Zapłacisz. Ło, wow, tam jeszcze na górę mam iść. Jeszcze muszę iść na górę. Rozwalam drzwi. Mieliście nawet broń palną i granaty. Popatrzcie tutaj. Gdybym do was nie poszedł, to by było nieciekawe. To by było bardzo nieciekawe, jakbym do was nie poszedł. Ho, ho. Ale komputera się nie dało rozwalić. Widzicie? Porażka. Dobra, idziemy zabić resztę krów. Mamy do zabicia jeszcze... O, cześć krówko. Mamy do zabicia jeszcze i 12 krów aż. O Jezus Mary. Gdzie ta... Holender, jasne. Gdzie ta krowa ucieka? Stój. Stój, krowo. Rozbita głowa. Ale wiecie, co ja zrobię? Ja spróbuję zrobić coś innego. Ja spróbuję je spalić koktajlem Mołotowa. O Jezu, źle. Ta, ta. Może oni też się zapalą od tych krów. O, patrzcie się, zapalili się. Właśnie o to mi chodziło, nie? Zapalić... Zapalić, co ty gościu chciałeś ode mnie? Co ty jesteś? Niepoważny jakiś? Zapalić jedną krowę i od tego zapalą się wszyscy. Nie ma i pozamiatani goście. Pozamiatani wszyscy. Tak to się właśnie załatwia. Tak się te sprawy załatwia, tak? O nie! That's the ticket. Dobrze ci tak. Nie, no nie mogę stamtąd iść, bo przecież przeszedłem tu po apteczki. Ona się zapaliła, płoń tutaj, dziewczyno. Pal się żywcem. Rozwaliłaś mi wszystko.
A, coś. Wziąłem i troszeczkę się, kurde, rozczulam nad tymi ludźmi. Nie powinienem, ale... 11, 10 krów zostało, tak? No cóż, takie rzeczy. Cześć, krówko. Wieprzona krowa. Głupie krowy. Kill them all. Nic, wyważamy drzwi jak policja. No bo nimi trzeba się zająć, nie? Nimi po prostu trzeba się wszystkimi zająć, bo to psychole jacyś. Nie mogą chodzić po tym świecie. Nawet nie chcę wiedzieć, co to jest, ale to jest fajka. Do palenia. Fajka do palenia, tak? To jakiś boiler. Come here, Cal. Trust me. It's just like sleeping. Just like sleeping. Ja bym nie powiedział, że to jest jak spanie. Tam jest jeszcze krowa, dobrze. Okej. Tu idziemy po nią, nie? Chodź, krówko. My grandmother could beat the game if she saved as much as you do. Nie mam co do tego wątpliwości, Pastel Dude. Kolesiu. A tam są jakieś krowy? Czy ja już je pozabijałem? Nie, te pozabijałem. Te są dead. Te zostały pozabijane. No. To idziemy dalej, nie? Ja jeszcze Sisusa muszę pooglądać, film. Bo też podobno jest bardzo fajny. Też nieco podobny do Benkartów Wojny. Ale ten Ministry of Ungentlemanly Warfare jest naprawdę... Tutaj już jest ostra jazda z krowami. Tu już jest ostra jazda z krowami. Ostro się tu dzieje. Znowu krówka za zabicia, ciach. Trzyma wszystkie. 20 krów. 21. Przyszedł ten gościu. Well done, son. You did so well. I'm promoting you to Chief Pigeon Relocation Engineer. Chief Pigeon Relocation. Here's your rocket launcher. Rocket launcher na te, na gołębie. Don't abuse it now. Time to relocate some pigeons. Tak wygłaniał, gra jest głupia masakra. And I told you no. What the hell you think this is? Friggin' bullshit. What do you got, Steve? To jest gość, który tworzył tą grę. Vince Desi. We ain't got no budget for pigeon missions. The fuck are you kidding me? Vince, the kids. Gotta think of the kids. Look at the quality of this video. You want enough? Enough! Hold on, I said. Who is this? Get on fucking line. You want money too? You fuck you too. nie, no masakra. Misja z gołębiami została wyrzucona z gry ze względu na problemy budżetowe. O Boże Święty. Ale ta gra jest. Wow, that was the most incredible thing I've ever done.
Chciałoby się zobaczyć tą akcję, jak to wszystko wyglądało, nie? Hello. Hey dude, this is Vince. I got a job opening for you. Due to some gross fucking incompetence. Vince. The problem is he's got a fucking gold master. Go fucking get it now. No problem, but how do I get inside? Don't worry about it. That's all been taken care of. Ja pierniczę. Dobra, dobra. A bo oni mieli chyba z jakimś wydawcą problem faktycznie i wrzucili to do gry, nie? Że ich pracownik idzie, wysadza się, kurde, żeby przed bramą, nie? Tego wydawcy i gracz musi tam pójść, żeby zrobić porządek. Masakra, masakra jaka gra. Dobra ludzie, dzięki za pooglądanie, bywajcie.